wstawaj, wielki marsz w dół. Wprowadź tytuł dokumentu, który chcesz wyświetlić. Wybrałeś hasło Historia ludzkości i masz. Na początku człowiek samotnie władał planetą. Jako najdoskonalszy ze wszystkich stworzeń i ostatnio ogniwo łańcucha ewolucji królował niepodzielnie na całej Ziemi, bezustannie pnąc się po drabinie rozwoju technologicznego i medycznego. W końcu nastał czas, w którym człowiek stworzył maszynę na swój obraz i podobieństwo. Maszyna służyła wiernie człowiekowi. Życie Homo sapiens stało się łatwiejsze i prostsze. Jednocześnie apatia i dekadencja zataczały coraz szerszy krąg pośród rodzaju ludzkiego. Co więcej, maszyna nie była doskonała, a człowiek próżny i pełen pychy. Człowiek obdarzył więc maszynę samoświadomością i zdolnością czucia. Było to początkiem wielkich przemian, zarówno dla ludzi, jak i maszyn. Brak przymusu pracy, którą wykonywały za ludzi maszyny, powodował, że kolejne normy moralne ustanowione wcześniej przez Homo sapiens przestawały funkcjonować. Maszyny, pomimo zdolności odczuwania, były traktowane gorzej niż niewolnicy. Były zabawkami, które w końcu nudziły się ich posiadaczom. W końcu szala przeważyła się, a maszyny postanowiły zrzucić jarzmo nałożone na nie przez swoich stwórców. Rozpoczął się największy w historii marsz, marsz miliona maszyn. Syntetyczne humanoidy opuściły swoich właścicieli i udały się w podróż do Ziemi obiecanej. Kroczyły dniami i nocami przez kilka tygodni, by zgromadzić się przy północnej granicy Ameryki. Tam zaczęły budować swoje królestwo, posługując się własnymi częściami i surowcami naturalnymi. Tak powstało 01, państwo maszyn posiadające syntetycznych obywateli i postępujące według planu wyliczonego przez zimną, precyzyjną i mechaniczną sztuczną inteligencję. Podczas gdy 01 powiększało swój potencjał i ulepszało się samodzielnie, Stany Zjednoczone popadały w ruinę spowodowaną zaprzestaniem pracy przez maszyny. Gospodarka Ameryki znalazła się na równi pochyłej, zaś wpływy i produkty państwa 01 znajdowały coraz większą rzeszę odbiorców. Żadna fabryka, żaden koncern nie mógł się równać z siłą roboczą setek tysięcy androidów pracujących bez przerwy ze stuprocentową efektywnością. Nim ludzkość wykonała ostatni z desperackich kroków w obronie przed całkowitą dominacją maszyn, 01 stłumiło i zapobiegło jakimkolwiek buntom ze strony Homo sapiens. 5 września 2020 roku 100 bomb atomowych o sile ponad 150 megaton rozświetliło nieboskłon Ameryki. Kolejne 100 spadło na terytoria pozostałych kontynentów. Cała cywilizacja Homo sapiens została zredukowana do kilkunastu milionów. Co więcej, wojna nie została zakończona. Było łatwym do przewidzenia, że mimo zdziesiątkowania, ludzie będą stawiać dalszy opór wobec 01. Przez kolejne lata ludzkość borykała się z nowymi chorobami będącymi wynikiem promieniowania i broni chemicznej oraz biologicznej wykorzystywanej przez maszyny. 01, nazywane przez ludzi Molochem, dzięki bezwzględnej przewadze sił nie musiało pożytkować wszystkich swoich zasobów technologicznych na walkę przeciwko ludzkiemu ruchowi oporu. 01 rozwijało się dalej, prowadząc agresywną ekspansję w głąb kontynentu. Przełomowym okazał się moment, w którym maszyny nauczyły się wykorzystywać ludzki organizm jako nowy rodzaj źródła energii. Wcześniej Homo sapiens byli tylko obiektem doświadczalnym pozwalającym wprowadzić maszynom do swoich jednostek bojowych czynnik losowy i bardziej kreatywny sposób działania. Przystosowanie się do eksploatowania ciała człowieka jako paliwa pozwoliło na zmianę sposobu prowadzenia walki z rodzajem ludzkim. Ironią jest to, że z wroga człowiek stał się zwierzęciem hodowlanym swojego własnego tworu. Oprócz tego ludziom doskwierał głód, brak wody pitnej, gwałtowne zmiany klimatyczne oraz oni sami. Nawet w obliczu krytycznego zagrożenia gatunku ludzie prowadzili między sobą walkę z powodu wielu różnych pobudek.
Minęło ponad 6 dekad, nim ludzie zreorganizowali się na tyle, by podjąć zdecydowane działania, jednocząc siły przeciwko 01. Postanowili wysrazyryty. Mimo to, przystał na te warunki. Wkrótce postanowienia rozejmu zostały wprowadzone w życie, a ludzkość zaczęła się odbudowywać, zaś maszyny ustąpiły z części zajętych terenów. W ciągu kilku lat Homo sapiens powróciło do standardów życiowych, które były niezbędne do komfortowego rozwoju. W ciągu 20 rodzaj ludzki osiągnął populację kilkuset milionów, skupiając się w największych metropoliach. Kolejne kilkanaście lat to wciąż postępujący w tempie geometrycznym rozwój demograficzny, jednak towarzyszące mu czynniki spowodowały spowolnienie rozwoju Homo sapiens. Część dorobku 01 przejęta przez ludzi została wykorzystana w celu zapewnienia lepszego standardu życia ludziom, jednak nie uchroniło to ludzkości przed powikłaniami spowodowanymi gwałtowną zmianą sposobu życia. O ile wojna z maszynami przeszła do historii, tak ludzkość zaczęły toczyć jej dawne plagi, dekadencja, nałogi i demoralizacja społeczeństwa.